Coś się zepsuło jak zwykle. Jak zwykle musiałem to naprawić. Ale Ponieważ na nie pewno mogę idzie? mieć. Czekaj. Tak, właśnie puściłem jeszcze raz. Się ładuje. Więc tak, dzisiaj dalej tremerujemy. Tam jest zgrupowanie ludziów. Czy stream działa? Dobra. Działa, działa, to teraz sprawdziłam, czy działa. Świetnie, No, świetnie. tak. Jakie misje mamy do wykonania? Oczywiście Marek powraca. Marek Tremer. Co my mamy do zrobienia? Santa Monika, wszystko. Dzisiaj idziemy na statek. Musimy ogarnąć sprawę kultu. A, zająć się tą. Gulem, który ma problemy z atencją. Więc idziemy do klubu. Czekaj, na pewno miałeś z gulem tutaj. A z gargulcem to co? To, aha, w tej drugiej miałeś chyba, tak? Co? Nie miałeś z jakimś gargulcem się bić czy coś takiego? O to jest o wiele później w grze. Później, Okej. w Okay. drugiej połowie. O, z tym gulem Dobra. tutaj, tą panią. Dobra. Wkurzającą. Czemu jest wkurzająca? No, jak się wystarczająco z nią pogada, ona ma taki, nie wiem, irytujący głos i osobowość. Ona jest zrobiona, żeby taka być. A, okej. A można sobie ją zgulować, skoro już jest Nie, gulem? ona nie jest naszym gulem. My ją musimy A. załatwić, żeby sobie ten poszła. Okej, wyślemy ją do szpitala. I tam ją zrobią na paczki z krwią, więc będziemy mogli dalej kupować, bo ostatnio uwolniliśmy cienkokrwistą, która była właśnie tam. Nazwijmy to krową w ten sposób. I teraz musimy z właścicielką pogadać. A chłopcy też się przypadną? Nie mam pojęcia. A. Zobaczymy, bo tam pewnie nic nie pisałaś. Ja w ogóle nie dostaję powiadomień z tej grupy Znaczy, też. bo nie masz tego, tej roli. A, no to właśnie, to dlatego ja tego nie widzę. No. No dobra, nie muszę mieć tej roli. Ja też jej nie mam chyba. Raczej nie. No dobra, to jeszcze poopowiadaj, co Marek dzisiaj będzie robił. Oprócz tego, że mówię, że tego pójdzie na statek. Ale co No to za tak. statek? Było wyjaśnione ostatnio. Idziemy na statek, żeby zbadać dla naszego kochanego wętru księcia sprawę sarkofagu. Czy tam coś jest, że niby coś się stało. Mamy dać mu raport. A co tam się będzie, to tam będzie. I teraz idziemy się bić z Rosjanami. A to by się tu Siergiej przydał. No by się przydał, faktycznie. On pewnie będzie jakoś, nie wiem, po 19. To zastąpi mnie, bo ja będę musiała, wiesz, wcześniej za O jakieś nie. pewnie 20 minut uciekać. No. No wiesz, no bo ty. Panowie Rosjanowie. Muszę poogarnąć pewne rzeczy przed sesją. Ale No, więc. ulepszę sobie w sumie dominację na wyższy poziom. Dzięki temu będę mógł ich chyba ogarnąć, żeby poszli bez walki. Tutaj w tej grze jest o wiele mniej. Znaczy, zaczyna się z niższym poziomem niż normalnie jak grasz w RPG, bo jest mniej tych Nie, punktów nie. rozdania. No i mi się wydawało, że jest mniej. Nie. Na pewno? Więcej jest. Znaczy, Ale na do tych starcie? tutaj statystyk tak, bo ich jest ogólnie mniej, ale takie dyscypliny na przykład, to normalnie zawsze są trzy kropki do rozdania, w 20 edycji przynajmniej. Bo to ta gra była robiona pod revised edycję, czyli wcześniejszą jeszcze. I no, tutaj oczywiście to musiało być dopasowane do formatu gry komputerowej, więc oczywiście, że są zmiany. Ale no, wszystko jest jak być powinno. Dobra, Jakoś mi się wydawało, że. panowie Ruski. Nic, co oni po rusku też mówią? Nie, po angielsku, takim akcentem.
No ja nie mogę ich słuchać, bo musiałabym dać ich głośniej, a słucham ciebie, więc... A nie za cicho jest gra? Znaczy nie wiem, bo ja nie słyszę w ogóle gry, ja tylko ją oglądam. Aha. Musiałabym sprawdzić. Dobra, udało mi się użyć dominacji. Dzięki temu nie będą nas bić. I kogoś zastrzeli na środku ulicy i nikt nic nie robi, okej. A powiedz mi, jak się gra postacią, która nie ma dominacji, czy to jest tak, że na tym etapie wszystkie wampiry mają już dominację, nieważne kim gram? Czemu miałaby mieć dominację wszystkie wampiry? Znaczy, chodzi mi o to, że jak można byłoby załatwić tych ruskich, nie mając dominacji? Można oczywiście użyć prezencji, można ich przekonać statystykami, albo zabić po prostu każdy wampir. Na przykład oczywiście taki Gangrel, jako że nie ma dominacji, to by pewnie albo ich rozpłatał, albo zastraszył. Więc rozumiem. Czyli jest jakby gra daje tutaj inną ścieżkę, nie musi się mieć tej dominacji. No tylko pytałam właśnie. Znaczy, dominację to mają tylko dwa klany, Ventru i właśnie ci, Tremer. Okej, a nie da się kupić tej dominacji, jeśli na przykład się gra jeszcze innym klanem, który na przykład, no tak jak powiedziałeś, Gangrel, który ja założę, nie mogę mieć tej dominacji grając w tą grę. To jest tak, że... Nie, wszystkie wampiry tutaj mają tylko swoje klanowe dyscypliny. Aha, nie może być poza klanowej. Znaczy, jest jeden sposób, żeby dodatkową dyscyplinę gdzieś później w grze zdobyć, a to musimy wszystkie wylewelować na maksa i mieć odpowiednie statystyki. I wtedy Beckett, jak z nim porozmawiamy u księcia, da nam dyscyplinę zależnie od tego, jaką... jakim klanem gramy. Moment. Dobra. Jestem z powrotem. Więc no, na przykład takiemu Gangrelowi może dać albo przyspieszenie, albo potencję, więc... No. No ale sam powiedziałeś, że to już jest na etapie, kiedy mamy wszystko wylewelowane. Czyli pewnie pod koniec już... Nie, który... że mamy, po prostu, że do tego zdobycia tej dyscypliny musimy mieć. No właśnie, czyli no to jest raczej już... Zależy, jak rozdamy exa, bo nie musimy mieć na tamtym etapie rozdane wszystkie dyscypliny. Rozumiem. No ale i tak to nie jest jakby początkowy etap gry, tylko już pewnie taki późniejszy. Tak. No i co z tą Lalunią teraz robisz? Powiedz, opowiadaj. Teraz z nią rozmawiam, załatwiłem jej sprawę z długiem i teraz będę zabijał szefa, czy tam bossa mafii rosyjskiej, żeby odczepił się od jej klubu. Spoko. Tutaj normalnie zabijanie jest poprzez, no, że sobie wskoczę i tam kogoś wypije, tak? Czy rozszarpie? Zależy, mogę zastrzelić, zabić łomem, wypić, wybuchnąć. A Marek najchętniej to jak pozbywa się? Marek zależy od sytuacji. Jeszcze nie mam możliwości wybuchnięcia go, dlatego pewnie po prostu wysuszę go za pomocą tego, czwartego poziomu taumaturgii. No to jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No to zaraz zobaczysz. Co, będzie taki chudy, wysuszony, czy to tylko tak? Nie, ta gra nie jest tak rozwinięta. Po prostu cała krew z niego wyleci do mnie. No, spoko. I się napijesz. Przy okazji. Owszem. Okej. Tak, tam idziemy. To żeby nie chodzić dwa razy, muszę ogarnąć jeszcze jedną... A, dobra, to tutaj faktycznie. Jedną rzecz z jedną panienką. Bo ostatnio, jak byliśmy u anarchistów, to zlecili nam ogarnięcie tego, kto roznosi plagę po mieście. Mieliśmy pogadać z jednym gulem. Mhm. Do tego gula właśnie idziemy z nim pogadać. On to jest ta panienka, tak? Nie, on do panienki nas doprowadzi, jego szlak. Znaczy to ta panienka roznosi to coś tam po mieście, co mówiłeś? Owszem. Tak, to ona? Tak.
Też. 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 Czyli jest ich więcej. Tak, to jest kult. I potem, jak zabijemy ją i potem jednego Nosferatu w kanałach, to będziemy mogli właśnie z tym liderem kultu się zmierzyć, a ta walka jest dość ciężka. Czy to jest to pomysł? To tutaj, dobra. Czy dzisiaj jest szansa, że ta walka będzie miała miejsce, czy to raczej... Planuję wyczyścić na razie dzisiaj wszystkie misje poboczne, zanim udamy się na statek, więc raczej tak. Okej, ten ghoul nie żyje, jak tutaj widać. Zdech. Został zabity. Znaczy, zabiła go zaraza, którą złapał. Jest opcja, że on żyje? On nie, nie. Dead. Zawsze jest tutaj martwy. Zawsze, zawsze martwy. Znaczy, właśnie jestem ciekawa, czy ta gra ma jakieś inne ścieżki, czy... Ma masę ścieżek, tylko na niektóre elementy są... Są stałe. Tak. 1203, okej, okay, taki jest. Kod do drzwi. Pani, z którą ghoul się przespał i ta pani złapała od wampirzycy chorobę. Och, te choroby. No te choroby weneryczne, faktycznie. Nie, to ja miałam na myśli pewnego Darka. Tu jest Marek, ale miałam na myśli pewnego Darka też chorobę. Ach, ten Darek. No właśnie, Darek, Marek, to takie podobne imiona. Skoro Darek to Dariusz, to czemu... Nie, czekaj, Darek to Dariusz, czy na odwrót? Tak, Dariusz to jest znaczy Darek. A Marek? Ale to jest Marek, to nie jest Mariusz. Czyli Marek to nie Mariusz. Nie, to są już zupełnie inne imiona. Czemu? Mariusz? To nie ma sensu. No, no wiesz co, Mariusz ma, nie ma takiego zdrobnienia. Mariuszek, możesz mówić, ale nie ma... Ale to dlaczego to nie jest Marek? No bo Marek to jest imię inne. A to jest głupie. Nie. No. Tak. No, to jest ta sama zasada. Darek, Dariusz. Marek, no, Mariusz. Ale masz podobną... Przykład na przykład jest... Przykład. Masz Alinę i Alicję. To są zupełnie dwa różne imiona, no ale obie mają zdrobniale, mówi się Ala. I na Alicję, i na Alinę. To jakieś klucze są. O. Nie wiedziałem nawet, że jakieś klucze są. O. Dzień dobry. Dzień dobry. O. Właśnie mówiłam o tobie wcześniej. No, rozmawialiśmy o tobie. Tak. A tak konkretnie. A bo żebyś się przydałbyś się do pokonania ruskiej mafii. Właśnie. Siergiej by się przydał. Dobra, teraz rozmawiamy z chorą panią. A co taki zrezygnowany jesteś? Pom na to. Taki zmęczony, czy... Może inaczej, za ile ma być ta sesja? O 21 dopiero. A co? Coś się stało? A co teraz się dzieje? A gramy no teraz Bloodlinesy. Tak, stream. Bloodlines. A, okej. Nie, bo akurat się obgadałem, żeby komuś postać stworzyć, a nie wiem, kiedy ten ktoś będzie. No to czasu jeszcze jest kupa. No, słuchaj, nawet może być tak, że jak ci się przedłużą te 10 minut czy 15, to możemy albo zacząć sesję i zagrać jakiś na mój wątek z Luką, a ty dojdziesz, albo nawet te 21:10. No także spokojnie będziemy jest. Elastyczni, pewnie. No, nic się nie dzieje. A co to będziesz tworzył za postać? Zdrać, to jest jakiś wampir czy coś innego? Nie, to nie jest pod świat maku. O! To co innego D&D? I tak i nie. Tańczowo. O, czekaj, to tak tajemniczo, że już jestem zaciekawiona, co to jest. Ale jak nie chcesz mówić, to jakby no. Znaczy się PDF czegoś takiego jest dostępny tak ogólnie. Jej, pieniądze. Nie ma tak kradzież martwych. Także możesz sobie spokojnie przejrzeć. Jak jesteście zasymieni z terminem PBTA, to pewnie wiecie o co chodzi. Ja jestem. Tak, oczywiście. Na PBTA gram kult i prowadziłam kult, także... No to pomyśl sobie, że ten Dungeon to takie, tylko że przeniesiona na PBTA.
Ja chyba wydaje mi się, że w Dungeon World grałam. Tak mi się wydaje, że to prowadził raz u nas na kawiarni Sebastian. Tak, na 100%. A ja się ciebie teraz, Ksenos, pytam, czy miałeś może do czynienia z takim jegomościem o pseudonimie Balin? Balin. Brzmi znajomo, a co? A. Bieraliśmy go za jedną taką kandydaturę. Pomyślej i zajśmy sobie do jednej takiej kampanii, zdaliśmy sobie sprawę, że on jest przekwalifikowany jak na nasze gusta. Przekwalifikowany? Tak. Aż tak. Nieźle. Okej, czy ja mam odpowiednie zasoby do walki? Jak to oglądasz, pani, to czy oglądasz nagrywkę, to pozdrawiam. Nie wiem, czy nas subskrybuje, ale no, przypomnij... Ale pozdrawiamy. Jestem prawie pewny, że chyba kiedyś z nim grałem. A on powiedział, że ciebie... A on powiedział, że ciebie kojarzy. No ja właśnie tak teraz... Nikt na pewno kojarzy. Ja nie kojarzę w ogóle. Także nie wiem, kto to jest. Chyba pewnie z... Albo z tej... tego serwera, jak on się nazywał. Iku. Teraz sobie zapomniałam. Dzięki. Nie przestrachem pewnie, tak? Tam mnie już dawno nie ma. A w zasadzie jestem tylko, że praktycznie zerową aktywność mam. Znaczy, już tam jak ja na większości serwerów. Dużo. No. Ja też tam już nie jestem aktywna. Uwaga, ale pozdrawiam również. Będziemy się bić z wampirzą prostytutką teraz. Dobra, dawaj, pokaż, jak ona w ogóle wygląda. Tylko trzeba przeładuję sobie spluwę. A tak z ciekawości, wampirza prostytutka to jest... To jest kto? To jest ktoś po prostu... Cześć, anarchista. Cześć. To jest ktoś, kto po prostu, nie wiem, czerpie z tego jakąś korzyść, czy po prostu sobie wypija facetów, którzy do niej przychodzą. Znaczy, mówiąc prostytutka, mam na myśli dosłownie to, co ma... Takie, jakie to słowo ma znaczenie normalne, więc... Tak, tylko że ona jest wampirzą prostytutką. Tak, dlatego... ona w tym w jej przypadku ona śpi z ludźmi, z kobietami, mężczyznami, żeby roznosić tą zarazę, bo jak mówiłem, ona jest częścią kultu. Może tam się z nich napić i tak dalej, ale właśnie ona to robi, żeby roznosić zarazę. Wiem, żeby tą zarazę roznosić. Tak, okej, dobra. Strzelę ją najpierw ognistą strzałą i sobie założę tę. Dobra, to ta pani. Dobry. Oh yeah, who do we have here? Are you a believer, little Morsk? O, ma rude włosy, takie czerwone. No, ona z torradorką. No, ciekawe. Oh, come on now. Don't deny yourself the pleasure of Jezebel's talents. Oh, you cannot escape me. Szkoda, że nie można się w sumie z tym kultem dogadać. To była bardzo fajna... Fajny materiał na jakiegoś moda. No a ten kult, to co to jest w ogóle za kult? To jest braterstwo Tak? Dobrze to mówię? Braterstwo dziewiątego kręgu? Chyba tak, braterstwo dziewiątego kręgu. Brotherhood of the Ninth Circle, no. A właśnie tu ona mówi, nie? Że... dziewiąty krąg. No i oni wierzą, że apokalipsa nadchodzi, Gehenna, bla bla bla, koniec świata, dlatego roznoszą zarazę, żeby więcej ludzi zapędzić, żeby umarli. Generalnie w uproszczeniu Mormoni. No w sumie... Dobra, może tutaj... Tak... Nie na streamie, bo to się na YouTube'a potem idzie, nas zdejmą. Śmianie się z Mormonów jest absolutnie legalne. Znaczy, wiecie, trzeba zawsze uważać, bo to boty wyłapują słowa. Dobra. A w piątej edycji jest ten kult opisany? Oni są tylko na potrzeby tej gry stworzeni, więc... A, rozumiem, bo tak już sobie wziąłam od razu książkę, ten Cults of the Blood Gods. Zastanawiam się, czy oni tam są, bo ich w ogóle nie kojarzę. Ale jak są tylko w grze, to dlatego chyba, że ich nie kojarzę. Ale to Zara to jest bardzo sabatem. No, bo w sumie ten, w Clan Questie, tym modzie najlepszym do Bloodlinesów jedynki, było powiedziane, że ten Vic, ten założyciel tego kultu, był z sabatu i zwariował przez to, że tam współpracował z jednym Malkawianinem, który też był bardzo religijny, więc... No, dlaczego mnie to nie dziwi?
Więc no, nie jest to kanoniczne, bo Dunquest nie jest kanonicznym rozszerzeniem, bo to mod panowski. Ale no. Lepsze takie rozwiązanie niż żadne. Fajne nawiązanie. Idzie nieźle. Blank. Kobieto, zostaw mnie w spokoju. Bang. 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 Tak sobie w ogóle rozważałem, oglądając stare trailery pierwszej wersji Bloodlinesów dwójki, bo tam ogólnie też zaczynało się bez żadnego uzbrojenia. I czym może tak samo być w Bloodlinesach dwójce, tych, których dostaniemy teraz? To może być ciekawe. Bo tam żadnej broni nie mogliśmy brać, teoretycznie, w tej nowej wersji. Bo tam wszystko było iluzją na tym poziomie. Więc może w innych poziomach, takich normalnych, bez iluzji, możemy zabierać broń i inne tego typu rzeczy. Taka myśl moja. No ciekawe, ja też jestem ciekawa, jak w ogóle ten Chinese Room właśnie, Chinese Room Studio, jak oni do tego podejdą, czy w ogóle będą się wzorować na no tej jakby tej pierwszej wersji, czy całkowicie się od tego odetną? Znaczy widać było, że już masę mechanik zmienili, na przykład używanie tam dyscyplin i żywienie się. A jeśli chodzi o broń białą i tam palną, Fire jest w sumie starszym wampirem, więc tak normalnie raczej by nie używała niczego, nie używało Lee, no wiadomo o co chodzi, broni palnej, ewentualnie białą, bo no, broń palna za dobrze na wampiry nie działa zazwyczaj. Ale skoro jest osłabiona właśnie, to może będziemy do tego zmuszeni. Zobaczymy. To by miało sens. Owszem. Natomiast ja też się zastanawiam... A przepraszam, ci Konatow. Ja ci powiem, skoro była aktywna 100 lat temu, to mogę się nauczyć, jak działają ówczesne bronie. Ergo może spokojnie posługiwać się bronią. Ewentualnie nauczyć się, jak została przebudzona. Jak miała okazję chwycić jeden pistolet do dłoni. Owszem, jest taka możliwość. Zobaczymy, jak tam wyjdzie, bo fajnie by było móc właśnie dzierżyć jakąś broń w ręku, a nie tylko bić wszystkich pięściami. Nie no, ja myślę, że zrobią. To byłoby, chociaż ja nie wiem, jakie oni mają prawa autorskie, jeśli chodzi o tą pierwszą część. Czy tą pierwszą, znaczy, pierwotną. Tamta jest już anulowana. Na pewno niektóre rzeczy z niej biorą. Na przykład no, niektóre te modele, tekstury na pewno to biorą, elementy fabularne może. No i postacie też niektóre, no bo tam co, Tolly był. Ten, no tak, teraz to. Nie wiem, jak mają prawa autorskie do tego. Czy znaczy, to nie ma nic żadnego prawa autorskiego, bo tam to mówię, było skasowane i wszystko przeszło na nich. Mhm. Więc. Okej, to jak przeszło, to czyli prawa autorskie na pewno mają. Żeby to wykorzystywać, żeby niekoniecznie musieć wszystko zmieniać. Znaczy na pewno przebudowali większość rzeczy. To zupełnie ich wersja. Ale zobaczymy, co zachowali, co nie. Okej, niby się ugadałem z tym gościem, ale jako, że lubię zabijać, to go zabiję. O, i tyle w temacie. Zabiorę mu pieniądze, pierścień. A ile ty masz człowieczeństwa, że tak robisz? 8. Ale to lubi zabijać Marek? Znaczy nie, to akurat ja, ale ten gość był szefem ruskiej mafii, który zgwałcił właścicielkę klubu, więc teoretycznie zrobiłem dobrze. No, bo to tak, to jeśli w ten sposób patrzymy na to tak. Czyli ruskiej mafii, to po hiszpańsku czytamy, portugalsku. Nie no, mówił po angielsku, tylko z akcentem rosyjskim. A te wstawki obcojęzyczne?
No to wszystko było po rosyjsku, po prostu nie mogli za bardzo pewnie przełożyć na cyrylicy na alfabet angielski, więc... Hmm. Nie, no to wygląda jakby to było po hiszpańsku. No... Też to widziałem z jednej strony. Ale cóż, to nie był hiszpański. Mhm. No cóż, zobaczę sobie dźwięk na tym. Bo ja bez dźwięku to oglądam. Ja też bez dźwięku, bo... Więc zobaczę sobie na nagraniu. Ja też. Rozpoznam hiszpański. Tak, ja też bez dźwięku, bo trochę to dziwnie słyszeć tak 5 sekund później swój głos. No to jest okropne. Dlatego bez dźwięku oglądam. Dobra, sprawy w hotelu załatwione na razie. Wampir i rosyjski boss zabici. Więc pora zgarnąć expa i wylewelować taumaturgię na 5, żeby móc wybuchać ludzi. Jej! Z drogi. Słuchajcie, zbliża się magiczna liczba, godzina. 18:30, będę musiała zmykać. O nie. No muszę, wiesz, jeśli mamy się ten na sesję gdzieś tam spotkać, no to ja muszę teraz już za to wziąć, wszystko tu ogarnąć. Jakiś cosplay zrobić. Mhm. No, no i widzimy się po prostu później. Pogadamy najwyżej, a teraz sobie grajcie, rozmawiajcie. A my się będziemy widzieć później. No, to... Miłej grania, miłego streamowania. No i do zobaczenia. Dzięki, cześć. Pa, trzymajcie się. Cześć. Hej. Dobra, stałe źródło dochodu zdobyte. Więc jest dobrze. Teraz wypadałoby w sumie... Czy ja z Larym... Czy ja mam ten quest od Larego? Z Kelterem pogadać, z Piszą to później. Tak, mam quest od Larego. Aha, dobra. A co do tego tanczowota, to polecam też taki hack do niego, Unlimited Dungeons. Mhm. Fajnie usprawni niektóre sprawy. I fajnie usprawni niektóre sprawy oraz dodaje pewne ciekawe smaczki. O. Brzmi ciekawie. Tylko właśnie jest problem taki, żeby to znaleźć. Mi się to udało. Jakie mam gnaty? Mam wszystkie gnaty. Okej. Okay. No to full ammo, okej okay, to. I strzał nie sprzedajesz, okej. Okay. Lecimy w takim razie. Teraz tu. No co tam u was w ogóle? Ciekawego, słychać. W porządku. A zacząłem czytać na temat technologii, jako wykorzystuję potencjalnie pracy. A jakaż to praca? Jeśli mogę wiedzieć. A, administrator systemów informatycznych. O, ciekawe. Brzmi interesująco. Mhm. Dobra. I teraz... Damsel. We told him to burn the blood and go to the hospital. Said he thought he'd get over it. Men are stubborn that way. This proves the plague bearer's gotta be found. Right on. Except we dusted a second one over near the convention center. Hey, I heard that. Sorry, I got the whole city shot. Dobra.
Ja w ogóle sobie zacząłem rozważać zaczęcie nowego rana w Baldur's Gate'cie. Jako Paladin Oathbreaker. Tylko chyba od początku nie można Oathbreakerem być, trzeba jakoś. No tak... nie, musisz swoją tą przysięgę złamać tam. No tak. Mówisz o fakerze, żeby brać jakieś złowrogie moce, czy o co chodzi? Tego jeszcze nie wiem, zobaczę, co się uda wymyślić tam. Jak po prostu chcesz chcieć rozpiernić, to chyba lepsze jest Vengeance, tak na początek. Zobaczymy, dawno w Baldura nie grałem, będę musiał zainstalować go ponownie. No, sobie przychodzę właśnie Dark Urgent i bardzo fajny build mam. Podkopanie wiewiórek zrobiony? Znaczy, nie podkopanie wiewiórek, bo Blade Dancer jest śmiesznie, bo 24 klasy pancerza bazowo. Potrafię zrobić po 80 damage'a w turę. No to nieźle. A przypominam, Blade Dancer to jest generalnie klasa, w sumie podklasa niemagiczna praktycznie. No tak. Bo to z Fightera wychodzisz głównie. Miesz Fightera, Mnicha i Barda. Intrygujące. Jest śmiesznie, polecam. Polecasz, mówisz. Będę musiał potestować te buildy wszystkie. Gdzie to było piętro? Chyba drugie? Czy to tu? Okej. Dobra, to tu. Mr. Milton. Cała pizza, dobra, co tu jest? Oliwki, salami, bo to z pomidor, czy z... nie, to salami. Zielonego, no jest szczypiorek trochę, ale dziwne. A cóż, nie, nie, to jalapeno, oliwki i ten, i salami. Dobra. Jalapeno. Jalapanos, no. Ale co z powstanie kuchni, to pewnie już zdążę przegnić. No to właśnie idziemy właściciela znaleźć, nie? Który jest rozczłonkowany. Jestem zaraz rozczłonkowany, po prostu trochę niezręcznie i tyle. Niezręcznie. Dobra. Ile mam ekspa? 15. Jeszcze 5 brakuje do Blood Boila i potem będę nieśmiertelny. Chcesz gotować ludzi? No pewnie, że chcę. To jest jedna z najlepszych rzeczy w tej grze. Po to się bierze tremera, żeby gotować ludzi żywcem od środka. Bo co to za fan gotować od zewnątrz? A w sumie taka ciekawostka, która na pewno odświeży ci pamięć, Balina też robi tremerów. Okej, okay, rozjaśnia mi to faktycznie obraz tego osobnika. Balin. Tylko pytanie, czy w sposób wystarczający. No właśnie nie, nie pamiętam, wiem, że go znam, tylko nie pamiętam skąd. Okej, okay, scena zbrodni. Balin. Jak to oglądasz, Balin, to się odezwij, bo muszę sobie przypomnieć. Dobra, pamięć bezdomnego wymazana. Świetnie.
Masquerade Redemption. Faktycznie bardzo niezręcznie. Stracił głowę dla tej pracy. No. No prawie. Kurde. Come on! Zgnąłem. Muszę trafić. Raz. Come on, raz. Cześć. Ej. O, faktycznie zapomniałem, że to ten easter egg jest. Jak się trafi głową. O. To są krzyki widowni. I ty, sad zrobiony. Hej. A, strzał za jeden punkt. Good stuff. Ale to głową to się liczy jako, nie wiem, za każdą półkulę mózgu, powiedzmy. Nie. Głowa to ku, to piłka, tak? Niech ci no chyba... będzie. No właśnie, to chyba nie policzysz każdego szpa w piłce jako pojedynczą piłkę. To za ile punktów, to myślę, zależy od tego, ile jest za desakrację zwłok w Kalifornii. To chyba jest sporo. I idziemy polować na Nosferatu. Who's there, huh? Yeah. Don't remember too much after that. I czy dostanę człowieczeństwo za niego? Nie. Dziwne, pamiętam, że dostawało człowieczeństwo, jak się było dla niego miłym. A nie, chyba się traciło, jak się było dla niego dupkiem. Okej, okay, dobra. Niby różnica, ale jednak duża. Kanały. Ulubiona lokacja każdego gamera. Taki tremer potężny na szczurasa, że... No co? Szczur to zero szczur, zero szacunku do siebie. Wiesz, bo tremery to nie są pizdeczki. Są prawdziwe koksy. Survivaliści. Mistrzowie krwi. Mówisz, jakby tremer był gangrerem. Może być gangrelem nawet lepszym. W sensie ja jestem pewien, że tremer sobie takie rzeczy zawsze przed pójściem w spać mówią, żeby im lepiej było. Znaczy, wyobraź sobie coś takiego. Gangrel, żeby zamienić się w jakąś super formę bojową, chyba musi mieć tam proteana na 8. A taki tremer, znając rytuał na 7 poziomie, może zamienić się dosłownie w wilkołaka. Więc no. Ale nadal musisz mieć... Ale nadal musisz mieć jako pradziadka Matuzalema. Czy dziadka? Niby fakt... Cześć, 7 level to jest... 7 level to jest... 6 pokolenie. 6 pokolenie, czyli... 5 to byłby ojciec. 6 dziadek. To wychodzi, że dziadka Matuzalema. No, faktycznie. Albo kogoś zdiabolizować. Na jedno wychodzi. A propos jeszcze szczurów, fajnie by jakby była możliwość w drugich Bloodlinesach pić ze szczurów. To jest najlepsza rzecz w każdej grze z wampirami. W Wampyrze można pić szczury, tu można pić szczury. W Skyrimie chyba można pić szczury. Chyba, że to jest mod, nie pamiętam. W tym, w Vampire Justice można pić szczury. Słuchaj. A trzeba by nie pić na przykład z innych takich drobnych kresów, myszy, chomiki. No to jak szczur. Świnki morskie. Dalej są mniejsze niż szczury. Ostatnio jak szedłem na spacer z psem, to widziałem szczura wielkości takiego, nie wiem.
butelki takiej 500 ml. To trzeba było sobie zachować na później. No chciałem właśnie, ale no taki słodki był, tak powiedział, no nie jedz mnie, no. No to było go wziąć, do domu przygarnąć, utłuczyć. Chciałem, ale siostra... Po co utłuczyć, żeby cholesterolu dostał, jak go wypije? Blood shield. To trzeba myśleć, żeby... Żeby zachować żywiciela w taki sposób, żeby nie zaszkodzić jakości krwi. Okej, okay, tutaj... Widzę, że no niby tremer, ale jednak parę disiów filthy casual. Co ja ci poradzę? Jeśli działa, to działa, tak? Jestem praktyczny. Jak każdy tremer. Dobra, to wracaj do tego, co mówię. A przecież świnia to się nie hoduje po tłuszcz, tylko po mięso. Więc najlepiej, żeby były na jak najbardziej umięśnione. Pies mi szczeka. Więc sądzę, że z krwią byłoby bardzo podobnie. Obtłuszczeni żywiciele nie są aż tacy korzystni. Nie są aż tacy korzystni i nie sądzę, żeby... Nie sądzę, żeby to była strategia żywieniowa wobec większości wampirów. No chyba, że mamy jakiegoś wentu, który ma preferencję żywieniową na tłuste ofiary. W sumie tak odnośnie, że hodowania ofiar w tym, do piątej edycji ten podręcznik, co wyszedł, Blood Sigils, jest taka kategoria na ludzkie hybrydy, że tam tremer zaczęli robić jakieś hybrydy, na przykład człowiek skrzyżowany z wilkiem, taki pseudo-wilkołak zrobili z ptakiem i zrobili też z osłami i zaczęli je hodować właśnie dla krwi. Czyli generalnie tremer bardzo chcą być zimisi, ale na im nie wychodzi. Znaczy w sumie wychodzi im lepiej, bo to faktycznie wygląda dobrze. Czy wiesz co, wydaje mi się, że przy zimisi cały po prostu point to jest, że to nie ma wyglądać dobrze, tylko groteskowo. Tam to widzisz, tremer lepiej się maskują. Potem jakby tremer chciał, to też by się mógł BCC tutaj nauczyć, bez problemu. To jest taki sam argument, jak Gangrel też mógłby się nauczyć BCC Code'a. No, Gangrel w sumie też, bo VC Institute to jest w sumie pochodna transformacji. Taka teoria istnieje, więc... Co do uczenia się, to równie dobrze można powiedzieć, że Zimisi też by się mógł taumaturgii nauczyć, nie? To jest kwestia znalezienia nauczyciela. A po co się uczyć taumaturgii? No, głupie pytanie. No, jako tremerecy ciągle mówisz o jej przywarach. No tak, ale chodzi mi bardziej z perspektywy Simicji, no bo dla Simicji taumaturgia, umienie jej przynajmniej, tego sabatowego Simicji, to by była hańba znać coś takiego. Prędzej by się nauczył, nie wiem, tej kolduńskiej magii. No nie wiem, nie każdy ma do tego wolę, żeby się nauczyć. No nie każdy, faktycznie. Taumaturgia to jest taki w sumie kołdunizm dla idiotów, jeśli o wolę chodzi. Och, kama. Gratuluję, pocisnąłeś Xeno. Po prostu Tremer mieli za słabą wolę, żeby się kołdunizmu jak nauczyć. Za słabą wolę, jak żeby używać taumaturgii, dosłownie musisz na siłę woli rzucać. No to patrz, to tak jak na kołdunizm, jak się bierze, gra z zasadami z tego, z Rise of Blood. Czy akultunizm się nie rzucał jakoś inaczej? Generalnie w bazowym podręczniku na V20 jest atrybut plus okultyzm, ale w Rites of Blood jest alternatywny ruleset, że można po prostu, żeby uprościć, to na Willpowera rzucasz i tyle. Aha, no to wtedy to jest takie ujednolicenie po prostu. To tak samo jakbyś powiedział, że na duranki trzeba rzucać też na siłę woli. Czyli tą asamicką magię. Czy generalnie w kołdunizmie to zakładam jest kwestia tego, że po prostu tych ścieżek różnych masz chuj to, żeby nie skakać. O, na przykład na to muszę rzucać manipulacja plus okultyzm, na tamto, nie wiem, stamina plus okultyzm. No to takie ułatwienie w sumie dla mistrza gry i dla gracza, żeby nie musiał szukać tego wszędzie. No masz po prostu okej, siła woli i tyle. Trudności chyba tam, stopnie trudności są chyba takie same jak są normalnie, czyli tam poziom plus 3. Chyba ta.
Okej. Okay. Idziemy bić się z Wikiem. Ja, a propos, jak jesteśmy już na temacie właśnie magii krwi, to co sądzicie o tym asamickiej magii? Nie, nie mówię o tym kwietusie, tylko tej duranki. Duranki? Tak. W jakim sensie to sądzimy? No, na tle innych na przykład wersji magii krwi, tam taumaturgii, koldunizmu i tak dalej. No ja powiem tak, no i ja bardzo chętnie bym sobie zagrał, kurczę, asamitą sorcererem mam w planach, jak będzie okazja. No to słuchaj, okazja może nadarzyć się szybciej niż ci się wydaje. Bo to fajnie wygląda, w szczególności ten rytuał, który ci pozwala sobie obniżyć pokolenie permanentnie. A tylko to... trzeba w chuj punktów krwi pozbierać. No to... Oraz dwa, musisz mieć bodajże, to jest bodajże moc szóstego poziomu. Nie, to jest rytuał piątego poziomu, tylko on wymaga raz, że pozbierania dużej ilości punktów krwi, dwa, że on cię może zabić, bo każda porażka przy rzucie to jest ileś tam damage'a. Niesołkowalnego. Ja go zaraz sobie sprawdzę w sumie. A sprawdź. To było w Lore of the Clans, jeśli mnie pamięć nie myli. Chyba tak. Dzieci Hakima. Nie ta edycja, tak. to jeszcze asamici. Nie, no jest Children of Hakim podrozdział w asamitach. To tak. To była. Oni byli kiedyś w innym krwi. To się zgadza. Jest tak, jest From Marduk Strout, level 5 rytuał. Okej, okay, i to działa tak. Żeby to w ogóle wybić, musisz zdać na Willpower Roll Difficulty 9. No. Jeśli ci wyjdzie, to musisz zasymilować tą krew. Potrzebujesz na Extended Willpower Rollu Difficulty 9 łącznie 15 sukcesów. Porażki nie zatrzymują procesu, ale zadają 6 dice of little damage, a piece, soaked normally. Assimilation is so painful and distracting that any attacks made against her during this time face a difficulty of only 2. I generalnie, żeby zredukować generację o jeden poziom, to ta mikstura musi mieć w sobie tyle punktów krwi, ile wynosi maksymalna pula krwi tej generacji, na którą chcesz wejść, razy 4. To powiedzmy tak z 10 na 9. 9 ma ile tam punktów? 12? Chyba 12, no. No to razy 4. 48. 48 punktów krwi 9 pokolenia, nieźle. Dlatego się po prostu zamiast jak pracujesz jako asamita, zamiast za przysługi, no to bierzesz tam ileś po prostu punktów krwi jako zapłatę. No tak. I po prostu sobie ciułasz powoli. Odnośnie tego rytuału, to w sumie taumaturgia ma podobny, tylko on nie obniża generacji, tylko daje ci dosłownie exp. Więc to też jest ciekawe. Z mojego złego wolę obniżenie generacji, takie danie expa, to jest moim zdaniem trochę munchkinowe za bardzo. No trochę, no i dużo wymaga, żeby dostać tam chociaż jednego chyba. To no to ma... ten tutaj generalnie też dużo wymaga, jakby no, nie patrzeć. No tak. W ogóle co do tych dwóch bossów, co teraz było, co Kanker i Vic, to ja wam zrobię śmieszną historię z mojego podejścia. Dawaj. Bo to są jedyne dwa razy, kiedy mój wampir, generalnie ten mój torreador, wpadł w szał. I generalnie Kankera pierwszy raz biłem, to na nim umarłem, mi spuścił w pierdziel. No ciężki jest w sumie. Po czym drugi raz podszedłem, ten mój torreador tak wpadł w szał i go, nie wiem, w 2-3 sekundy zabił. Cool. Z Wikiem w sumie miałem podobnie, byłem trochę, kurczę, zawiedziony. Disappointment. No bo dosłownie, no nic nie mogłem zrobić, tylko patrzę, jak po prostu 3 sekundy ten wampir sprząta tego bossa. Dobra, wchodzimy do Vika. Cześć, Vik. Are you
They call me Bishop Vic. Shepard. Vic jest torturatorem, nie? Gehenna. Wygląda jakby był to Ratomanty Tribu. Znaczy to by się zgadzało. Bo w sumie ma prezencję, ma ten przyspieszenie. Zaraz sprawdzimy. Więc albo jest tą bardzo, bardzo, bardzo rzadką linią krwi Asamitów, która egzystuje tylko w Pakistanie, albo jest Torreadorem. Jedno z tych dwóch. Okej, okay, Wiki mówi, że Torreador anti-tribu, ale Wiki też mówi, że Malkavian na Clan Quest modzie. Ho. Czym ty, Wik, jesteś, Wiktorze? Zaraz będzie martwy i tyle. No w sumie tak. A Wiki White Wolfa natomiast mówi, że possibly brucha or Torreador. A dobra, faktycznie też może mieć celerity potencja, znaczy przyspieszenie. Prezencja. Też możliwe. Również jest to prawdopodobne. Brucha to są w sumie tacy toreadorzy bez auspeksu, jeśli o dyscypliny chodzi. W sumie? Gdzie on po nas? Wik! A, tam jest. Nie szczylaj. Bang. 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 No i skończyła się amunicja. I pora na pistolet maszynowy, który absolutnie nie umie celować. W sumie, dobra, to nie bory, to jest. Bang. Po kostkach mu. Jak Iron Golema. Dobra, dead. Pierwsze podejście. Ja i mój golem. No, gargulcem w sumie też będziemy się bić, więc to będzie dobre. No w sumie tremerem jesteś, no to się nie dziwię, że się będziesz bić z nim. Znaczy jeśli... Bo... Tylko jeśli mu powiem, że jestem tremerem, tylko wtedy. Ja tam sobie z nim pogadałem po prostu i tyle. Za pierwszym razem jak grałem tremerem, to właśnie udało mi się z nim pogadać, ale powiedziałem mu, że jestem tremerem i się wkurzył. Nie wiem, mu się też bym się wkurzył na jego miejscu. No, ja bym się nie wkurzył. Ja bym się ucieszył. Okej. Okay. Tak, ktoś mnie nauczy tam na motorki. Czemu nie? Ja powiem wam, byłem w tym sklepie dzisiaj sobie kupić coś do picia na sesję. Mhm. I trochę nietematycznie kupiłem, bo to co kupiłem do picia, to by bardziej pasowało, jakbyśmy grali, kurczę, After War'a lub ten prequel do After War'a, bo sobie Budweiser'a kupiłem. Ha! Znaczy się myślałem, żeby to była równoległa opowieść tobie. To nie, trzeba... nie to rozumiem, bardziej chodzi mi, wiesz, o lokację stricte. Hmm. No. So I guess you want me to thank you or something? Damn it. Thanks, okay? Righteous. You know, you just may have an anarch soul. I'll let you chew on it. Kurde, coś bym sobie odpalił, coś pograł, tylko co? W Bloodlinesy pograj. Nie. Może w Boldgado. O. Albo Sekiro jakieś. Sekiro w sumie, ale wtedy byś klnął cały czas na streamie, więc... Nie, ja się przy Soulsach już tak nie denerwuję, przepraszam bardzo. No przy Soulsach nie, ale Sekiro to jest teoretycznie poza Soulsowe. Znaczy to jest Souls-like, ale... A przy Sekiro też się tak nie denerwuję. Ja się bardziej wkurzam na siebie niż na grę przy Soulsach, ale nie jakoś tak, że wyklinam.
Na grę, na Soulsy nigdy nie można się wkurzać, chyba że grasz w Dark Souls 2, to wtedy tak. Tak, generalnie ja zauważyłem, że ja przy Soulsach obecnie, przy Soulslike'ach, jak gram, nawet jak coś jest, nie wiem, kamera, oczywiście piękna praca Soulsowa kamery, to bardziej widzę w tym swoją winę, że się w taką pozycję zapędziłem, że kamera tak odwalała niż winę gry. No to wina kamery akurat. No Znaczy, generalnie tak, ale jak wiesz, kamera zaczyna świrować, bo się dałem zapędzić bossowi w kąt, no to czyja to jest wina? To jest wina kamery, czy to jest wina mnie, bo się dałem zapędzić taką pozycję? Nie, Soulsy, piękna gra. Piękna. Każdy, wszystkie po kolei. Aż kusi sobie skorzystać z tej przeceny, ale kurde, trochę kasy szkoda. A które Trochę chcesz? trzeba oszczędzać. Dwójeczkę chcesz kupić, czy co? Trójeczkę myślałem, nad A, trójeczką. kup obie od razu. Znaczy ja, jak już to bym przechodził, także najpierw trójkę, potem dwójkę. Bo trójka, z tego co słyszałem, jest przyjemniejsza w gameplayu od dwójki. Trójka, tak. Bardzo przyjazna dla nowych graczy. Potem potencjalnie jakieś Lies of P może. To tak. Tymez, Powiedziałbym, ty... że Bloodborne'a, no ale nadal nie ma na PC Nie, Bloodborne'a. niestety. Tymezję możesz jeszcze spróbować. Co mogę spróbować? Tymezja się pisze. Patrzę. Fajna rzecz. Taki Souls-like, w sumie taki trochę Bloodborne'owy, jeśli chodzi o klimat. Być może. Good stuff. Okej, okay, 23 punkty i taumaturgia na 5. Yeah! Jezu, właśnie zobaczyłem, że mój znajomy nie ma gustu. A co się stało? No nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo jakbyś kiedyś miał mieć współpracę, to jak teraz to powiem, to tej współpracy nie będzie. No to mi napisz. Nie, no powiem, bo z takimi ludźmi to nie chcesz mieć współpracy. Generalnie mój znajomy ma na wishliście Lords of the Fallen. O nie. O no. Shame. Shame. Powiedziałbym, że gusta to gusta, ale jestem osobą, która dobrze bawiła się na Morbiusie, więc nie mi oceniać. Okej, okay, będzie mi gorzej słychać, bo mi na moment mikrofon odpięło. Okej, spoko. Co do gustów, to ja powiem, no generalnie są dobre gusta, tak? I jest zły gust, tak? No jak ktoś, komuś się Lords of the Fallen podoba, no to niestety, jeśli chodzi o Soulslike, ma zły gust po prostu, no i trzeba to powiedieć. Wiesz, niby o gustach się nie dyskutuje, a my to właśnie robimy. Czy wiesz co, generalnie tak, no ale ciężko nas... To będzie bardzo brzydkie porównanie, ale ciężko nazywać gustem to, że ktoś lubi jeść gówno. No owszem, można to jak najbardziej nazywać gustem i w teorii nie powinno się tego szkalować, co ja tak, że raczej większość populacji stwierdzi, że to jest obrzydliwe po prostu. Możliwe, bardzo możliwe. Dobra, stealth. Stealth. Ile mam stealtha? Absolutnie nic. Teraz mam jeden, więc nie będzie tak źle. Jak zainwestował szybko. Akurat miałem 3 punkty. Tylko na poczet tej misji. A przyda się też później, więc no. No w muzeum w sumie. Stealth. Potencjalnie na statku. Stealth. Przecież jak wiadomo najlepszym stealthem jest zabicie wszystkich oponentów. Owszem. Kur... Dobra.
Chyba będziemy musieli to wykorzystać. Chociaż książę może się nie do końca z tym zgadzać, jeśli chodzi o statek. Dobra, kij. Blood boil go. W sumie nie zgłosi złamania maskarady, jeśli zabijesz ich wszystkich. Dokładnie. Maskarada nie została złamana, jeśli nie ma świadków. Dokładnie. No, daj się dziabnąć, dziadu. No, za mało brawla masz. Żeby go tak dziabnąć. Ile mam brawla? Jeden. No. No to lecimy dalej. Bijemy. Dobra, bijemy wszystkich. Blood boil go brrr. Kill them all. A nie, tutaj mogę już stealth. Dobra. Nie słyszeli strzałów piętro wyżej. Too quiet, you know? No, faktycznie. Masz absolutną rację. Całkowicie się zgadzam. Okej, okay, jestem tutaj. Dobra. Idźcie sobie. No sio, chłopcze, go. Stealth. Dźwięki stealth. Idzie nieźle. Oni i tak w sumie, nikt stąd tak żywy nie wychodzi, bo na końcu misji nawet po absolutnym przejściu tego nie zauważeni, tak się zabijają nawzajem, więc... Je. Yeah. Kogo ty strzelasz? A we mnie, okej. Okay. A takie zdziwienie, że ktoś go zauważył. No co ja poradzę? Niestety to nie Skyrim, że się tak skradać możesz. Mogłem im założyć wiadro na głowę. A to niby by podziałało? No w Skyrim by zadziałało. Tylko pytanie, czy tutaj? Wątpię, chyba że jako Simici zrobiłbym im z głów wiadra, wtedy może by zadziałało. Dawaj krew. Chcę się pozbyć tamtego gnojka. Dobra, idziemy, nie ma co się już skradania. Kto mnie tu jeszcze? A ty. Daj się ugryźć. Dobra. Dziaba. I teraz tu. Ile amunicji do tego można mieć? Okej. Nie ma co. Blood boil. I lecimy, kurde. I wszyscy wybuchają. Hej. Tylko wziąć jakąś myjkę ciśnieniową, żeby śladów nie było. Nosferatu się tym zajmą. Przyjedzie Nosferatu z kerferem. Powiedz dzień dobry, panie Wick. Johnek byłby świetnym banuhakiem.
najlepszym. Urszlugiemu by nakopał. John Wick to tak naprawdę Hakim. Nie zdziwiłbym się. Hakim albo Pentru. W sumie cała trylogia Johna Wicka i cała ta ich struktura, ta Continentala, całej tej organizacji bardzo Camarilla przypomina. No. Na szczycie siedzi Ventru, dla nich pracują Nosferatu, jak ci bezdomni. Są zabójcy, czyli Banu. Wszystko się zgadza. Czy na szczycie... Nie, bo słyszałem takie teorie, że Czerwik mógłby być spokojnie takim bojowym Ventru. No w sumie? Jak najbardziej by mógł. Co do tego, że na szczycie Ventru siedzi, to nie wiem, czy może tak stricte powiedzieć, bo ten tytuł starszego, to jak się tam filmy pogląda, to chyba taki bardziej ceremonialny wygląda. No potem masz High Table, Tom Radę. O, Frenzy! Pierwsze Frenzy. Ale to fajnie wyglądało. Biją się. Bloodboil, Blood Theft. Ej no, zabrałeś moją krew. Teraz... No, znowu Frenzy z głodu będzie chyba. O no. Znaczę sobie punktów krwi ma. Dobra, będę musiał sobie napić się tego gościa. Co mi tutaj się laguje coś? Dobra, chłopie, chodź tu. Napiję się z ciebie. I bezproblemowo. Czekaj, ile z niego wyszło? Raz, dwa, trzy, cztery... 5 punktów krwi z jednej osoby. Dziwne. On załóżmy, że tutaj w Bloodlinesach, kurczę, jeden punkt krwi to jest 1 litr, jeśli chodzi o picie z człowieka. Powiedzmy. To i tak 2 litry za mało miał. Chłop był nienawodniony. Dobra, nie ma świadków. Najwyższa rada będzie zadowolona. No witnesses. Prawie co? Jak No Russian w Call of Duty. Co? Jaka maskarada? Nie wiem o co chodzi. Wiesz, nic się nie stało. Nikt nic nie powiedział, nikt nic nie widział. Co? Przecież się nic nie stało. Proszę sobie wyobrazić, że maskarada nie została złamana. No proszę sobie wyobrazić. Nie ma dowodów na to, że maskarada została złamana. Mówisz, Hakim nie wiedział. Nie ma dowodów na to, że Marek wiedział o złamaniu maskarady. Nie ma dowodów na to, że Marek wiedział o złamaniu maskarady. Ogólnie to proszę sobie wyobrazić, że Tremer nie wiedział o diabolizacji Saulota. Proszę sobie wyobrazić. Nie ma dowodów na to, że Tremer wiedział o diabolizacji Saulota. Myślisz, że ktoś to uwierzy? A masz dowody? Jak ostatnio sprawdzałem, ten Salubri nie kwapił się, żeby to potwierdzić. A no tak, nie żyją. Chciałem coś powiedzieć, ale nie, bo jeszcze zdejmą streama. No, zacytowanie takich osób. Tremer nie wiedział. Nie, no dobra, w sumie powiem, bo Twitch tego nie wyłapie raczej, że jest taki znany cytat Goria Trixa po tym, jak zrobili rytuał zamiany w wampira, zrobiłem coś strasznego, ale imię Tremer pozostanie nieskalane. Piękne. Yeah, that's beautiful. To się sklipuje i pójdzie do shortów jakichś. Cała ta rozmowa nasza. O tym, że Marek nie wiedział, Tremer nie wiedział. No co masz ciekawego? Tego gnata masz, to daj. Te radia mogę mu oddać.
Teraz godzina. Jest 19. Możemy w sumie na ten stateczek iść. Do czego potrzebuję? Potrzebuję łusek. A, full. To do tego? Nie. To jest do tego. I nie mam hajsu. Dobra. No to lecimy. Tam. Wszystko? Jep. Podałoby się napić z kogoś, ale tutaj ci przeszkadzają. Jak brak hajsu, to będzie się trzeba do księcia po statku przejść. No, trzeba będzie. Nie będę za darmo. Żebrać. Jak żebrać? To jest uczciwa zapłata za uczciwą robotę. No proszę sobie wyobrazić, że LaCroix nie wiedział o kradzieży sarkofagu. Skręcasz? Nie skręcasz, dobra. Czy coś tu mam do załatwienia? Nie. Co by teraz tu ulepszać w sumie? Fix. Now that you let that one go, the bitch who need a fix. Hey, no, wysłałem ci przecież tą. What's the matter? Can't bring yourself to tear it. I meant no offense. I have respect for you. All that power, and you don't even use it. Seems wasteful. I know you're kind. I know you could do it. It would be easy to survive. My point exactly. Okay. Oh, Vandal, Vandal. Ej, no wysłałem ci tą babkę przecież, no come on. No dobra, może nie wyłapało. To wyślemy drugą. Chyba, że teraz się wczyta. Need a fix? Okej. Nie wczytało się. Trzeba wysłać kolejną panienkę. Na części. Pamiętam, ja tego questa zawsze biorę przed tym, przed magii. Zawsze tam magii wysyłam. Można go tam wysłać? Jak się ma moda? No, w sensie tego, co go zabiłeś generalnie, co z niego rękę znaczy, masz. Wiem, ale nie wiedziałem, że można go tam wysłać w ogóle. No jak masz tego unofficial patcha, to można. Dobrze wiedzieć. W samej stricte stawce nie można. Dobrze wiedzieć, bo ja właśnie gram na nieoficjalnym patchu. Nigdy w sumie tego nie zauważyłem nawet. Jak generalnie masz unofficial patcha, jak go tam wyślesz, to... Wgarzesz mu tam iść, to na początku tracisz to humanity standardowo, ale potem jak się dowiadujesz, co on robił, to odzyskujesz humanity. Ta babka jest. O nie, straciłem humanity, o nie, co teraz zrobię? A tak w ogóle w tej grze da się w ogóle humanity stracić zupełnie? Tak. I co wtedy? Wtedy dostajesz bardzo specjalny ending, w którym stajesz się no po prostu dzikusem i zabija cię policja strzelając po prostu w ciebie z broni. Duże ilości broni. Po sercu przyszedłem? A tak, komputer.
Gulp. Jak się straci te wszystkie punkty maskarady, to chyba też to wtedy też jest game over, jak dobrze pamiętam. Tak, wtedy szeryf cię ścina. Jak chodzi, bije ściany, szuka ukrytych przejść jak w sosach. Słuchaj, jest rytuał na stworzenie takiej ukrytej ściany w taumaturgii, więc kto wie. Już myślałem, że powiesz, że człowiek wyjdzie z sosów, ale sosy z człowieka nigdy. To też jest niepodważalną prawdą. A to akurat tak, bo ja tak ostatnio zauważyłem, jak sobie po przejściu sosów jedynki trochę w Wiedźmina trójkę grałem. I no. to już nie jest fan gra, jak się na ten system walki patrzy. Bo ja tam widzę taki po prostu potencjał na souls-like'owy system walki. By każda walka z potworem to kurde wyzwanie było. Soulsy zaślepiają twoją wizję, młody padawanie. A nie, że masz system walki, gdzie możesz sobie na najwyższym poziomie trudności w ręczniku i pałą przejść po prostu całą grę. Bez dostania damage'a, bo uniki mają 100% high frames'ów. Dobra, lecimy na statek. Tak, tylko jeszcze sprostuję, ja generalnie nie mówię tutaj, że Wiedźmin 3 to jest zła gra, ale ten system walki jest po prostu do dupy. Zależy, trzeba się przyzwyczaić i odzwyczaić jednocześnie. Nie no, słuchaj, sorry, ale jak system walki polega na stukaniu po prostu w rytm, guzików w rytm We Will Rock You, no to nie jest dobry system walki. Robisz unik, unik, atak, unik, unik, atak. I truly appreciate you not. I tell you that blood you guys got to the. Coś w tym jest. Co masz dla mnie? Nic. Tam w sumie jedyne co musisz trochę inne podejście mieć, to jak się z Detlafem bijesz. No. Ale no to jest jeden boss w dodatku. Evening. Okej, tutaj nic nie muszę robić, no to lecimy na statek. Płyń pontonem. Płyń, płyń, statku, płyń, pośród pienionych fal. Idziemy po sarkofag, żeby szeryf nie ściął nam łba. Hej, hej, ho, ho. Yo, Pally. Oh, for Christ's sakes. Tell Jacobson if he plans on making editor-in-chief, he's gotta start working with. I can't keep getting him these scoops if he's gonna send high school journalists who don't know enough to wear something that would blend in. Jeez, what kind of Woodstein? Don't think to at least show dressed up like an investigator, a Coast Guard guy, something. I mean, didn't you ever see Fletch? What, are they just handing out those diplomas nowadays? All right, look, I got you a copy of the initial report, and I can get you into the cabin, but you gotta make yourself real scarce after that. Anybody catches you, I don't know you. And no goddamn flash photography, brainchild. Hold up a sec. Hines to Marsh. Hines to Marsh. Marsh, they need you up in the bridge. Over. There. The security room will be clear. Head down the stairs behind you and stay low. Don't forget to... Now get a move. Okay. Stealth. Hines to kill them all. Anderson. Hines nah. Come in, Anderson. Yeah? Innym razem. Książę będzie w niebo wzięty. No będzie i zapłaci. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze. Jeśli nie chodzi o pieniądze, chodzi o pradawną klątwę przed potopowców. Jedno z dwóch. Sobie save, nie? Tylko wyjdę z drzwi, bo mnie jeszcze zamkną magicznie. Jest jak zapisywanie po prostu przed i po wejściu na drabinę w gotiku.
No. No tam się nie dostanę do rekordców. Chyba, że od dołu. Nie wiem, czy tych drzwi komputerem, któryś nie może wypowiedzieć. O, pamiętam hasło, dobra. O, okej. Faktycznie. Że generalnie chyba kamery chcesz wyłączyć, jak się włamujesz po cichu. Nie no, włączyłem kamery i dobra, teraz je wyłączyć. Okej, to widziałem. Teraz zejść na dół. Cholera, chyba wiem, co sobie nagram. W co? Kroniczki. Kroniczki. Kroniczki Myrtany, chyba. Oj, oj, oj. Czasem trzeba zagrać w Kroniki Myrtany. Trzeba, Okej. bo moda do najlepszej polskiej gry. Oczywiście. W sumie mod jest polski, więc. No gra przecież też jest polska, nie No, to co Hexer niemiecki. faktycznie. O. Kurde. Dobra, again. Ja pamiętam nawet, kurczę, na Pyrkonie zeszłorocznym byłem na prelekcji twórców kroniczek odnośnie kuchni. Kroniczkę. I co tam ciekawego było? O, po prostu jak wpadali na te dania. Aha. Fajna prelekcja. Chciałem się na jeszcze jedną dostać, ale była po prostu taka kolejka, że no nie dało rady po prostu. Ach, te kolejki. Kolejki na Pyrkonie to jest bardzo znane duo. No. Jak ja mam odwrócić ich uwagę? Dobra, widzieli mnie to jeszcze raz. Ej, to będzie trudne. Mogę więcej w stealtha wziąć wcześniej. W sumie mogę No. wziąć więcej w stealtha teraz, więc stealth. Jak zabiję tego gościa, to nie będzie żadnego problemu, nie? Oj, nie wiem. Jak on mnie usłyszał, jak on mnie zobaczył? Byłem za nim. Żeś stówkę miał na tym. Tak, ale byłem za nim. Jakby cię tutaj, chłopie, obejść? Mam stówkę. Kurde. Almost. Teraz będzie takie load, reload, load, reload. Świetnie. Będziesz quick loadował. A w sumie czy ja jestem głupi. Miałeś go stealth. W tej grze jest taki problem w sumie, że stealth czasem nie wyłapuje nawet jak ta ikonka do stealtha jest. I atakujesz normalnie. A to akurat prawda. To bywa irytujące. Wezmę sobie nóż. O.
Gnat. Nic tu nie widziałeś. W ogóle widzieliście, że na tym, na DICE Awardsach Diablo 4 dostało nagrodę najlepszej gry online? Nie widziałem. Mnie to, nie ukrywam, trochę bawi, bo jak mnie pamięć nie myli, to Diablo 4 nowa zawartość jedyna, jaka wychodzi na razie, to są battle passy i skiny. To jest bardzo fajny support dla generalnie gry online. Nie wiem, nie grałem. Też moim zdaniem zabawniej, znaczy ze złych powodów zabawne jest to, bo generalnie wyszedł ostatnio, jak masz w Diablo 4 mounty, wyszedł ostatnio skin do mounta, do konia, który kosztuje generalnie więcej niż podstawowa wersja gry. O to. No, jak dobrze pamiętam, gra kosztuje chyba $60, a skin kosztuje 65. What the? Pójdziecie sobie, czy będzie tam stać jak takie ciołki? Like a goddamn Quisnard with all this blood. Like an animal. Zobaczymy, okay. Zgarnąłem coś, czy zgarnąłem to, co myślę, że zgarnąłem? Tak, raport policji, ship manifest, okay. W sensie, okej, dobra, tutaj trochę nieuczciwie powiedziałem, bo to jest skin do konia i tam trochę tej waluty jakiejś. Aha. Ale no to jest nadal więcej niż, niż za grę. I guess. Dobra, udało mi się. Zgarnąłem wszystko. Sorkowak przez kamery widziałem, mogę wracać. I zabiłem tylko kilka osób. No, albo jeszcze z takich śmiesznych... What the? Ze świata gier. To ostatnio wyszło, nie wiem, czy widzieliście, Skull and Bones, ta piracka gra od Ubisoftu. A no. A kto się o tym w ogóle słyszał? To jest gra generalnie, która w produkcji od 11 lat była, bo od wyjścia Black Plaga, bo to zaczęło jako taka dodatkowa zawartość do Black Plaga. No i generalnie gra kosztuje w podstawowej wersji 280 zł, w wersji premium, tam deluxe chyba 350. No i sprawa ma się tak, że pomimo tego, że ta gra była 10 lat produkcji, wyszła w tym roku, to jeśli się popatrzy na animacje, w ogóle na gameplay, tego typu rzeczy, to to jest downgrade względem tego, co w Black Flagu było. Ach, Ubisoft. To jest generalnie na przykład... Z tego co widziałem, to nawet postaci nie potrafią pływać. A to swoją drogą, znaczy... Ar, jesteś piratem. Ponownie, zabawne ze złych powodów, to jest gra o piratach, w której generalnie nie masz mechaniki abordażu. To była jedna z najlepszych części Black Flaga i jej tam nie ma. W sensie generalnie abordaż tam wygląda tak, że jak już wrogi statek jest unieruchomiony, to podpływasz. Jak w Black Flagu przytrzymujesz odpowiedni przycisk. Po czym się jest cutscenka, jak twoja załoga tam zarzuca te liny i całą resztę. Aha. Cutscenka się kończy i się wyświetla napis boarding complete. I tak wygląda cały abordaż w tej grze. Rozczarowujące. Przypominam, Ubisoft to generalnie zapowiadał, że to jest pierwsza w historii gra quadruple A. Nie widać. A nie wyparło, które ma niepotecznie mniejszy budżet, ma większą klientelę widzów. Więc powiem tak, jak ktoś chce fajną grę o piratach, która jest też multiplayer, to generalnie... Lego Piraci z Karaibów polecam. To generalnie za tą samą cenę
którą kosztuje Skull and Bones, możesz sobie i koledze kupić Sea of Thieves. No. Chociaż w Black Flagu też był. Nie, inne multi tam było. Okej, okay, nieważne. Tak, w Black Flagu był tryb multi inny. To nie zmienia faktu, że Black Flag to jest dalej moja ulubiona część Assassin's Creed'a. Ja powiem tak, ja gigafanem Assassina nie jestem, ale w Black Flaga mi się najprzyjemniej grało. No. Chociaż zgodzę się z tym, co... Nie pamiętam, kto to mówił, że... ale że generalnie Black Flag to jest średni Assassin, ale to jest świetna gra o piratach. Tu się zgodzę. Dla mnie Black Flag był takim idealnym dopieszczeniem całej tej asasyńskiej formuły z dodatkiem właśnie tego wszystkiego. Na ja tamte powiem czasy. Tak szczerze, jak ja w Black Flag grałem, to dla mnie mogliby ten wątek asasyński kompletnie wywalić, dać więcej po prostu rzeczy takich pirackich. Ja bym był szczęśliwy. Ja Black Flaga generalnie przeszedłem bez szybkiej podróży. Ja zawsze jak Black Flaga gram, to gram bez szybkiej podróży, bo mi się strasznie przyjemnie pływa tym statkiem. No dobra mechanika. Dobrze zrobiona. Prawda. W Rogue też fajnie to zrobili. Rogue to jest taki reskin Rogue Black Flag. A polecam. Rogue to chyba jedyny Assassin's Creed, gdzie się gra Templariuszem. Nie, bo w trójce na początku ty grasz Templariuszem. Ale tak, w Rogue grasz całą... Dobra, początek grasz jako asasyn, potem jesteś Templariuszem. W sumie Rogue kosztuje 20 parę złotych obecnie. Wyobraź sobie takiego Black Flaga, tylko z lepszą grafiką i bardziej dopieszczoną mechaniką. I rozważę potem, bo patrzę, 24 zł Rogue kosztuje. No, moja ulubiona część. No ja powiem tak, ja ulubionego Assassina stricte nie mam, no bo ja za dużo w Assassinie nie grałem. Ja co, trylogię Ezio przeszedłem? No to klasycznie. Black Flaga i Origins i w sumie tyle. Origins są fajne, takie wiedźminowe bardziej. Ja Originsy bardzo lubię ze względu na okres historyczny, chociaż moim zdaniem mogliby więcej dać z tego, co się działo po tym już po zakończeniu, czyli jak tam, prawda, śmierć Kleopatry, Marek Antoniusz, wojna domowa rzymska między Oktawianem, między Markiem Antoniuszem i tak dalej. Mm-hmm. Zamach na Cezara w ogóle. O, no. Mogliby to zamiast, nie wiem, te dodatki typu Hidden Ones i tak dalej, to dać to w dodatku nawet, nie? Bym buldupił, że to jest za DLC, ale bym i tak pewnie pograł. No pewnie tak. Będę musiał dokończyć Originsa w sumie, bo zacząłem, jestem jakoś tak w 1/4 i jeszcze nie dokończyłem. Originsy bardzo fajne są. No. Potem co zrobili w Odyssey i w Valhalla, to już nawet nie jest Assassin's Creed moim zdaniem. Origins moim to... zdaniem... No. O, Odyssey jest jeszcze spoko z tym rozwiązaniem, że generalnie Cassandra a Alexios mają trochę inne, trochę różne te linie fabularne. No to jest w porządku, ale tam asasynowany natomiast... nie masz za dużo, to jest taki bardziej po prostu moim zdaniem wiedźmin w starożytnej Grecji z wątkiem powiązanym z asasynem. W sensie, bym tak, w Odyseję nie grałem, więc tutaj się nie mogę wypowiadać, w Valhalla grałem i Valhalla to już moim zdaniem jest trochę przerost formy nad treścią. No i cię opieprza tutaj. Nieładnie. No już niepotrzebnie policjantów zabiłeś. Nie, tam, na Michałas i tak. On mnie potrzebuje, nie zabije mnie. Each minor problem like a grain of sand. Each night I inherit the desert. Yes, for the moment. Now, your demeanor thus far bears similar characteristics to those that rise. Ale słodzisz, chłopie, słodzisz. Stay that course. Nie jestem Ventrum, mnie nie przekupisz, tak? Yes. About Grout. As I said, Grout is the Malkavian primogen. His behavior and home are eccentric, to say the least. He's developed a paranoid bent lately. I suppose I... Ale dawaj hajs. Gdzie tutaj, żeby dał mi hajs?
Yes. They are the representatives of their clan. Nie tu. Yes. Which is? When we hear from Grout? Nie mogę od niego hajsu wydostać, co jest. Wydaje mi się, że to musisz zrobić tak bez zabicia policjantów, żeby on ci hajs dał. Znaczy nie, no, z poprzedniej misji też nie mogłem. No to nie wiem. Which is? When we hear from Grout? Mech. Nie chcę płacić. Dobra, załatwię se hajs od Venus. Mówisz, nie będziesz żebrał od księcia. Dokładnie. On i tak się podciera hajsem, więc... No, chłop mieszka w wieży, więc... Wieża się nazywa Venture Tower, więc generalnie maskarada też robi brr. A nie Ventru Tower? Venture. Ja zawsze myślałem, że to jest Ventru Tower. Nie, to jest tak, wiesz, zmienione celowo. Ale no też, maskarada robi bardzo brr. Brr. Ach tak, ten budynek, który wygląda jak Sanctum Sanctorum z Doktora Strange'a w środku miasta. Maskarada so good. Słuchaj, może po prostu wyznają zasadę, że najciemniej pod latarnią. W sumie. Pod czerwoną latarnią. Nie no, to Velvet. Hey kid, where you been? Oh yeah, running a little fat fighting. A to jest my całkiem... Zabawne, bo jak się tak spojrzy, tutaj Lacroix wieży Sanctum Sanctorum, Strauss wychodzi na to, że maskaradą się najbardziej anarchiści przejmują. W sumie. I po prostu siedzą, chillują w barze i tyle. Uwielbiam ten cytat, który teraz jest. Zaraz tam się na streamie pokażę. Używam go bardzo często, jak ludzie narzekają, że za długo śpię. A wiem, widzę. No w sumie ma rację, nie? No tak. Nie patrzę teraz na stronę, że ci powiedzieć, jak to cytat. Pradawni nie biorą drzemek, oni śpią całe wieki i dekady, a kiedy się budzą, są głodni. Mhm. Idealnie to oddaje mój sleep schedule. To jestem ja ostatni. W ostatnich dniach, jak chodzę spać o 4, wstaję o 14. Znaczy no standardowe 10 godzin snu, więc nie widzę problemu. A potem się dziwię, czemu nagle jest tak szybko 20. Się śmiałem kiedyś z mojego kumpla, że zaspał na 16, a sam się staje takim człowiekiem. Membership is 95% victims, 5% evil bastards. But make sure and understand, any of those victims points a gun at me, they get drained and slaughtered like shit. Hey man, you do what you gotta do to survive when you're young, but there comes a time when that excuse don't fly no more, when you should know better or want to do something about it. That's why you're sitting here listening. School's in, kiddo. Ach, Jack, jedna z najlepszych postaci w grze. Szkoda, że manipuluje tak samo jak cała reszta. Wampirem, czego się spodziewasz? W sumie jedyną osobą, która nie manipuluje, to bo jest Stratus, o dziwo.
On mówi, czego chce. Przyznaje się do błędów. No, generalnie w sumie Damsel też nie bardzo manipuluje. Damsel to Damsel. Damsel od początku mówi, że no generalnie trzeba cię i tutaj trzeba wstawić ten dźwięk po prostu typowej telewizyjnej cenzury. Bip. Tak, potem jak dołączasz do anarchistów, to nadal jest trochę taka... Bip. Jest przekonana, nazwijmy to. No. Czego się spodziewać po procha? I to takim twardym procha. Z krwi i kości, jak to mówią. Takim komunistycznym brucha. To jest, kurczę, twardy brucha fankacze. Dobra, mam 4 i teraz idziemy w charyzmę. W sumie będę chciał go potem przekonać do gadania, żeby jego ending zrobić. Więc idziemy do pana Malkawianina. Chociaż w sumie raczej już nie zdążymy. To się zrobi na kolejnym streamie. Za tydzień w sobotę. Więc w sumie to dobry moment na skończenie streama. Tak w sam raz. Więc no co, dzięki wszystkim za oglądanie. Oczywiście zapis będzie na YouTubie. I widzimy się w środę na Soulsach. Na to wychodzi. Mhm. Do usłyszenia. Na żelaznym golemie. Dokładnie. Mhm.